o panu Wasaku. Myślę, że przeczytacie sobie tutaj. Jest to bardzo ciekawa postać. I on zaraził mnie właściwie, też utwierdził w przekonaniu, że gdzieś tam ta moja droga ma dobry kierunek. Jest architektem, jest matematykiem. No to jest tak. Matematyka, no tak się powinno kroić, tak się powinno mieszać. Pan stworzył ten wykrój, nie? Znaczy ja mu powiedziałem. Ty mu wymyśliłeś kształt i formę, a on ci to pomógł wykroić, tak? A on po prostu zrobił taki szablon. Mhm. Tak naprawdę warszawiak stworzył szablon spodni warszawasza. Parę razy się z nim spotkałem i specjalnie, żeby nagrać jakieś jego opowieści. A jeżeli chodzi o moją pracę taką rzemieślniczą i związaną z rzemiosłem, no to już jest parę lat. Bo zrobiłem tą siatkę i ta siatka została laureatem konkursu na sztukę użytkową. No i skóra generalnie, to są ścinki, które gdzieś tam kupuję, po prostu odrzuty z jakichś tam okrapów.